Cześć wszystkim, ja jestem Luke i gramy sobie znowu w kolekcję Uncharted. Gramy oczywiście teraz w Uncharted 2 i jesteśmy już w Nepalu. Z tego co pamiętam, to będzie taka troszeczkę dłuższa miejscówka. O-o. Jak stąd zwiać? Zdaje się, że znowu ratuje ci tyłek, kochanie. Cóż, ten tyłek wart jest ratowania. O, czyżbyś miał w kieszeni starożytny, rytualny tybetański sztylet? A może po prostu cieszę się na twój widok? Hej! Więc to jest klucz do wszystkiego? Zgadza się. To paszport Marco Polo do Szambali. Co z nim zrobimy? Ach, naprawdę nie mam pojęcia. Zupełnie. Wiem tylko, że bez niego Lazarewicz nie zajdzie daleko. Nie lekceważyłabym go. On i Flynn przewracają to miasto do góry nogami. Pewnie już zrównali z ziemią tuzin świątyń. W takim razie, co dalej? Nate? Och, nienawidzę, kiedy to robisz. Zobacz. Widzisz ten symbol? Tak. Spójrz w górę. Okej, widzę podobieństwo. Co to oznacza? To oznacza, że wiemy, jak Marco Polo znalazł następną wskazówkę. Świątynia, której szukamy, będzie miała ten symbol. Teraz musimy tylko ją znaleźć. Zdajesz sobie sprawę, że w tym mieście są setki takich świątyń? Tak, ale jeśli znajdziemy jakiś punkt widokowy, to wypatrzymy igłę w stogu siana. Właśnie. Niedaleko stąd jest hotel. Klo, ale nie czas na to. Nate, to po prostu najwyższy budynek w mieście. No dobra, masz rację, to dobry pomysł. Tak. No chodź. Tak. Okej, tu idziemy. Co my tu mamy za broń? Jest okej. Chociaż możemy to zebrać po nich. Zaczekaj tu, może znajdę inną drogę. Niby którędy? Też nie. Zdaje się, że tędy wejdę na górę. Czyli tędy. Hej! Widzę stąd hotel! Wiem, jesteśmy prawie na miejscu. Gdzie teraz? Tutaj?
cały teren. Nie boisz go! Zgubiłem go! Kosztuj tego! Fajnie ta woda tu spływa. Jeszcze? Dobra, chyba wszyscy. Zaraz, zaraz, a gdzie są te drzwi, co mamy je otworzyć? Tutaj? Nie. Tutaj, o. Zobnij się! Osłaniam cię! Podsadź mnie, chyba dosięgnę do drabinki. Szkoda, że musisz siedzieć na takim cudzie. Proszę, nie mów, że nigdy nic dla ciebie nie zrobiłam. Jest skarb. Albo nie skarb. To tylko granat. Chodź, tędy. Chodź. Dobra. W każdej chwili... Nie chcę złapać. Jakże rycerskie. Rycerza nie wymarli, trzeba tylko poprosić. Wygląda na to, że partyzantom kiepsko idzie. To idziemy im pomóc. Nie podoba mi się to. Nie? Nie wiem, może powinniśmy dostać się do hotelu inną drogą i ominąć całą tę ekipę. Sorry, oprócz tego granatu masz jeszcze jakiś plan? Tak, mam. Zajdę ich z boku i zepsuję im imprezkę. Nie zapomniałaś o kimś? No cóż, to twoje zadanie, słonko. Musisz się nim zająć. Ale zrób to po cichu. Po cichu? Aha. Jesteś pewna? Trudne czasy, prawda? Ale co to znaczy? A, mamy po cichu.
Tu jakiś przeżył. No, wychodź, wychodź stamtąd. Ile ich tam wyłazi w ogóle? No znowu nie mam amunicji. Ktoś mnie tu z boku wali. Coś tam jeszcze tej amunicji mam. No, teraz już nie. Sporo tu tego. Cholera, wracaj! Ale wpadło tych odznak. Zejdź z drogi. Skończyła się amunicja. Oto ich hotel. Musimy tylko dostać się na górę. Tak będzie chyba najlepiej. Podsadź mnie. Jasne. Już, tylko się rozejrzę, czy nie ma skarbu jakiegoś. Gdzieś tutaj. Ale raczej nie. Dobra. Masz?
Dobra. Póki co pusto. Można wejść inaczej? Nie stąd. Aha, tu, tu. Bardzo zmyślne. Gołębie. Mam. Z tego co pamiętam, to chyba tu będzie coś. Tak jest. Dobra, wszedłem. O cholera. Schowałbym się za czymś, ale nie ma za czym za bardzo. Tędy. Trafili w generator. Pomóż mi. Jeszcze trochę. Nate, ruszaj! Niedobrze. Muszę naprawić zasilanie, żeby cię wydostać. Dasz sobie radę? Tak. Szkoda, że nie wzięłam nic do czytania. Wydaje mi się, że bezpiecznik jest na najwyższym piętrze. Zaczekaj, zajmę się tym. Wysiadł prąd i dziewczynę uwięziło. Na Boga miłego, jak za rogiem będą zombie. Zombie to byli w pierwszej części. Wow. Wow. Nie wiedziałem, że z tyłu są. O, świetnie. Dobra, zostańmy przy Uzi. To tu strzelba. No i co tu dalej? A, skarb. Tego nie pamiętałem.
No nie, dwa wybuchy przeżyli. Czy tu też będzie skarb? A jakże? Ładny widoczek na miasto. Z tego co pamiętam, to musimy chyba tam jakoś przejść. I tam nas zaatakuje helikopter. Jest tu jakiś skarb? Nie. Nate? Nie zapomniałeś, aby o mnie? Jest chyba wyłącznik. Mam go. Bogu, dzięki. Już prawie jesteśmy, chodź. A gdzie mamy iść? Gdzie ona poszła? A, tu jest. Aha. Tutaj jest drabinka. Poszła! Coś za dobrze się bawisz, wiesz? Wow. Mam. Tu można zdobyć trofeo za wejście do basenu. Hej, patrzcie, Marco. Serio? No chodź. Nie. Marco. Polo. No okej, okay, a gdzie trofeo? Ryba bez wody! Strasznie nieprofesjonalny jesteś. Dobra, tędy. I znowu wspinaczka. Tak, tak to zwykle bywa. Jakieś panele słoneczne. No, jak tu skoczyć na tę linę? O, jest. No, to jesteśmy. Musimy jeszcze znaleźć właściwą świątynię.
Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co ty nie powiesz? Może się da. O, Mingo. Oto on. To jest ta. Ta, na pewno. Ta w samym środku strzelaniny i eksplozji. Mamy farta. Nate, właśnie tam Lazarewicz rozbił obóz. Liczyłam na to, że udamy się w przeciwną stronę. Rozpaczliwe czasy, prawda? Widziano Drake'a w sektorze 18. Cholera. Jak myślisz, jesteśmy w 19? Przeszukać miasto, odnaleźć go i wykończyć. Sukinsyn. Dobra, ruszamy. Chodź, Nate, musimy iść. Cholera, jak się mamy przedostać? Górą. Boże, uważaj na siebie. Jest ich helikopter. Mam cię, daj mi rękę. Idź! Jestem tu za tobą, idź! Wow. Dobra, nie ma ich chyba więcej. No i tutaj będzie ta fajna scena. Co oni u licha robią? Oj, niedobrze. O cholera. O-o. Myślałem, że tam trzeba wskoczyć. Co oni u licha robią? Oj, niedobrze. O cholera. Walisz
pogrzebało. Świetne są te sceny, po prostu świetne. Aż jestem bardzo ciekawy, co będzie w czwartej części. Tędy, chodź! Okej, na tym zakończymy ten odcinek. Zapraszam oczywiście na kolejne. A tymczasem na razie, cześć!